Jeszcze stosunkowo niedawno, zanim istniały internetowe komunikatory, a ludzie przekazywali sobie informacje raczej twarzą w twarz, istniało takie niewypowiedziane oczekiwanie wobec obu stron rozmowy, że jej treść pozostanie wyłącznie między nimi. To znaczy, raczej nie rozmawia się z innymi o tym, o czym mówiłem z innymi ludźmi. Nie czytam ich listów, nie będę grzebał w innych szufladach, tak? To wynika z takich podstawowych zasad po prostu kultury i szacunku dla czyjejś prywatności. A sytuacja, w której komuś założona jest pluskwa albo komuś założony jest podsłuch, generalnie jest czymś ekstremalnym i czymś, co powinno być raczej cechą rządów autorytarnych, raczej kojarzone jest z rządami, które trendują w nie wiem, kierunku jakiegoś totalitaryzmu, tak? To jest sytuacja, która jest zupełnie ekstremalna i dotyczy pewnie jakiejś szczególnej mniejszości. Ale w dzisiejszych czasach, kiedy większość komunikacji odbywa się elektronicznie poprzez komunikatory internetowe, również istnieje takie przekonanie, że te treści rozmów powinny być dostępne wyłącznie dla ich stron, tak? Nie powinno się dzielić z innymi historią wiadomości, tak? To generalnie jest naruszenie prywatności innych ludzi. Ale niestety największe korporacje światowe, największe rządy, w tym najpewniej Polski, mają wgląd w to, co wysyłasz, nie wiem, znajomym na Facebooku, na wszystkich messengerach, czy przez SMS-y, czy przez maile, inne formy komunikacji, głównie te najpopularniejsze. To jest coś, co kiedyś można by uznać za ekstremalne, dzisiaj stało się standardem tak naprawdę i czymś, co jest najbardziej typowe w różnych sposobach komunikacji. Więc to, o czym opowiedziałem w tym momencie, to jest tylko wierzchołek góry lodowej, ale nie wiesz, jakiej góry lodowej, bo w jej trzonie znajduje się coś, czego najpewniej w ogóle się nie spodziewasz. Ja uważam, że w jej trzonie znajduje się prawnie zastrzeżone i zamknięte oprogramowanie. I to właśnie z niego wynikają te problemy, o których zaraz wspomnę trochę więcej, o problemach, które z tego wynikają, ale między innymi to, że na masową skalę może być dzisiaj prowadzona inwigilacja, wynika właśnie z istnienia i popularności zamkniętego, prawnie zastrzeżonego oprogramowania. Więc zanim wspomnę o tym w ogóle, co to znaczy, że oprogramowanie jest zamknięte, muszę powiedzieć, kim jest ten człowiek. To, co mówię od tego momentu, jest w dużej mierze oparte na materiałach, które on przygotował. To jest Richard Stallman. Można zobaczyć jego stronę stallman.org. To jest twórca takich programów jak, nie wiem, Emacs, jak system GNU. Jest również założycielem fundacji Free Software Foundation. Ogólnie bardzo ważny człowiek dla informatyki, polecam się zapoznać z resztą jego treści. Więc wracając, co to znaczy, że oprogramowanie jest zamknięte? Czy o tym wiesz lub nie, programy, które masz zainstalowane, mają tak naprawdę dwie wersje. Jest jedna wersja, która jest czytelna dla człowieka i ona nazywa się kodem źródłowym. To znaczy, że to jest pewnie to, o czym myślisz, kiedy myślisz o kodzie, tak? To jest dokładnie to. To jest coś, co może odczytać człowiek i co człowiek może zmodyfikować. Ale taka wersja jest nieczytelna dla komputera, więc żeby przekształcić taki program czytelny dla człowieka w coś, co będzie instrukcjami dla komputera, taki program przechodzi proces nazywany kompilacją i jest przekształcany z reguły w długi ciąg zer i jedynek, które są instrukcjami do wykonania dla komputera. Kiedy program jest otwarty i kiedy program jest wolny, to znaczy, że ta wersja czytelna dla człowieka jest dostępna publicznie i każdy może sobie ją przejrzeć, może zobaczyć, co faktycznie znajduje się wewnątrz tego programu i jakie ma dokładnie funkcje. Natomiast oprogramowanie, które jest zamknięte, to takie, w którym wersja czytelna dla człowieka jest niedostępna i ukryta. I to sprawia, że nagle interesy programisty zwracają się przeciwko użytkownikom, bo nagle okazuje się, że w monetarnym interesie programisty jest chociażby śledzenie swoich użytkowników i sprzedawanie ich danych różnym podmiotom, albo wpakowywanie tam innych szkodliwych funkcji, które stają się dzisiaj niestety standardem, jak chociażby celowe wywoływanie uzależnienia, jak blokowanie produktów konkurencji, czyli różne dzisiaj funkcjonujące ekosystemy technologiczne, jak ograniczanie różnych możliwości, które są technicznie możliwe,
możliwe, jak chociażby naprawa niektórych urządzeń, tak? Naprawienie sobie telefonu staje się trudniejsze z czasem i to nie dlatego, że technologia tak bardzo postępuje. Taka jest wersja marketingowa. W rzeczywistości te firmy celowo sprawiają, takie jak, nie wiem, Apple, takie jak Google, sprawiają, że naprawienie swoich urządzeń staje się coraz trudniejsze przez oprogramowanie, które tworzą. Chociażby, nie wiem, wymiana niektórych elementów jest przez oprogramowanie po prostu zablokowana i albo bardzo trudna, albo niemożliwa. I to nie ze względów technicznych, to ze względów na interesy tych programistów ustawione przeciwko użytkownikom. Więc co w takim razie, jak temu przeciwdziałać, jak uniknąć tych interesów i jak zwrócić je z powrotem w kierunku, przepraszam, w kierunku, w którym powinny być zwrócone, czyli w kierunku użytkowników. Potrzebne są 4 podstawowe wolności takiego programu. To są przetłumaczone wolności Richarda Stallmana, o którym wspomniałem przed sekundą. W pierwszej kolejności wolności 0, programiści liczą od 0, możesz korzystać z programu według własnego uznania. To znaczy, deweloper nie może Ci powiedzieć, no, możesz włączyć mój program na tym komputerze, a na tym nie możesz. Albo możesz ten program włączyć na 2 komputerach, ale nie na, nie wiem, 10. No nie jest jego interes. To Ty powinieneś, Ty sam wiesz, jak chcesz używać danego programu i nikt, żaden obcy człowiek nie powinien Ci kazać, w jaki sposób możesz, a w jaki nie możesz z niego korzystać. Wolność pierwsza, możesz zbadać kod źródłowy, to o czym mówiłem wcześniej, możesz przeczytać tą czytelną dla ludzi wersję programu, a jeżeli Ty nie potrafisz, to mogą to zrobić ludzie, którzy mają te umiejętności techniczne, nie wiem, niezależni badacze bezpieczeństwa albo dowolna inna osoba, która po prostu ma trochę umiejętności i trochę czasu, żeby sprawdzić, co znajduje się w tym programie. I można wprowadzić w tym programie zmiany. Czyli jeżeli znajduje się taka funkcja, która na przykład Ci się nie podoba, albo masz jakiś świetny pomysł, jak ulepszyć dany program, to zupełnie swobodnie możesz to, co Ci się nie podoba, usunąć, a to, co Ci się podoba, dodać. To dokładnie tym samym tak naprawdę mówią również pozostałe wolności, czyli wolność druga, możesz dystrybuować program, i wolność, która jest trochę rozwinięciem, wolność trzecia, możesz dystrybuować również zmodyfikowane wersje programu. To, o czym powiedziałem wcześniej. Możesz zmodyfikować jakiś wolny program, wziąć jego kod, dodać, co Ci się podoba, usunąć, co Ci się nie podoba i dystrybuować swoją własną wersję danego programu. Jak rozpoznać takie oprogramowanie, które szanuje wolności użytkownika, te 4, które wymieniłem przed chwilą? Bardzo często identyfikuje się jako FOSS albo FLOSS, to jest dokładnie to samo. Różnica między nimi wynika z tego, że słowo free w angielskim może równie dobrze oznaczać darmowy, jak i wolny. Więc żeby było jasne, wolne i otwarte oprogramowanie w żaden sposób nie kłóci się z oprogramowaniem, które jest płatne. Możesz, to co powiedziałem przed sekundą, możesz dystrybuować chociażby zmodyfikowaną wersję programu nie tylko za darmo, możesz ją po prostu sprzedawać. Zupełnie swobodnie, nie ma żadnego przeciwwskazania, tak, wolne oprogramowanie może być sprzedawane za dowolną cenę. Innym sposobem, żeby rozpoznać takie oprogramowanie, jest ta ikonka kluczyka. Ona bardzo często występuje na różnych programach. Albo możesz po prostu popatrzeć na licencję, pod jaką jest dystrybuowany ten program. Jeżeli znajduje się pod którąś z tych, które tutaj wymieniłem, to GPL może czasami być jako LGPL albo AGPL, ale to w gruncie rzeczy jest to samo. Różni się detalami. W każdym razie wspomnę teraz o kilku zagrożeniach dodatkowych, o których nie wspomniałem wcześniej, związanych z zamkniętym oprogramowaniem. Chociażby backdoory. To są takie tylne furtki dla deweloperów, które pozwalają im wykonywać różne funkcje przeciwko użytkownikom, przeciwko ich jakiejkolwiek, nie wiem, zgodzie czy woli. Chociażby Microsoft potrafi rozszyfrować Twoje pliki, jeżeli używasz szyfrowania dysku, żeby chronić się przed kradzieżą danych. Microsoft może po prostu stwierdzić, że nie, my chcemy teraz te dane odczytać i swobodnie mogą to zrobić. W Windowsie znajduje się również coś, co nazywa się Universal Backdoor i to jest po prostu tylna furtka do wykonywania praktycznie dowolnych poleceń na Twoim komputerze bez żadnego kontaktu z nim czy coś takiego. Microsoft po prostu może wysłać mu dane funkcje i Twój komputer je wykona bez zadawania żadnych pytań.
Dokładnie to samo znajduje się na Androidzie, dokładnie to samo znajduje się nawet w procesorach Intela. To znaczy Intel dosłownie może wydawać polecenia Twojemu procesorowi i on będzie je posłusznie wykonywał. Inne zagrożenia związane z zamkniętym, prawnie zastrzeżonym oprogramowaniem. Ostatnio, dosłownie niecałe, nie wiem, kilka tygodni temu, podczas wyborów, tuż przed wyborami w Rosji, została ocenzurowana aplikacja Aleksieja Nawalnego i, żeby było jasne, nie przez rząd rosyjski, tylko przez firmy technologiczne, czyli Google i Apple w tym konkretnym przypadku. I gdyby oprogramowanie na ich telefonach było wolne i otwarte, to taka sytuacja nie miałaby w ogóle możliwości zaistnienia, ze względu na to, że wtedy kontrola nad tym programem byłaby dystrybuowana między użytkownikami, tak? Nikt nie miałby scentralizowanej kontroli nad tą aplikacją, więc nie byłoby również możliwości jej cenzury. To, o czym wspomniałem przed sekundą, Apple blokuje software'owo, czyli na poziomie oprogramowania, blokuje naprawy swoich sprzętów, nie tylko sprawiając, że produkuje się więcej elektrośmieci, no, ale również negatywnie wpływając na swoich własnych użytkowników i nie ze względu na to, że to jest technicznie niemożliwe, żeby wymienić w swoim telefonie baterię albo ten moduł tutaj na górze, tam kamery i skanowania twarzy. To jest zupełnie w możliwościach technicznych użytkowników. To nie jest jakaś skomplikowana naprawa, tylko celowo utrudnia się ją, żeby użytkownicy przychodzili do autoryzowanych serwisów i płacili kilkukrotnie więcej za banalne czynności, które mogą najprawdopodobniej sami wykonać. Również jedna bardzo ironiczna kwestia, którą znalazłem w internecie, jak już ileś lat temu Amazon usunął zdalnie ze swoich czytników kopię roku 84 George'a Orwella. Użytkownikom, którzy już za tą książkę zapłacili, Amazon stwierdził, że nie, usuniemy zdalnie możliwość odczytania tej książki. Dokładnie tak zrobili. Więc tak podsumowując to wszystko, o czym teraz powiedziałem, wolności w ogólnie zachodnich społeczeństwach, w społeczeństwach, które stawiają tą wolność stosunkowo wysoko i z założenia powinny przynajmniej cenić tą wolność, są te fundamenty takiego społeczeństwa są bardzo ściśle ze sobą związane i jeżeli któreś z nich zaczyna się kruszyć, to cała reszta tej piramidki powoli zaczyna się walić. Tak jak to tutaj troszeczkę zilustrowałem, to nie jest piramidka, ale mniejsza. W każdym razie wraz z tym, jak postępuje technologia, jak technologia oddziałowuje coraz bardziej na społeczeństwo i jak coraz bardziej staje się zintegrowana w życie codzienne większości ludzi, wydaje mi się, że wolne oprogramowanie powinno być coraz bardziej po prostu cenione. I jeżeli to, co pokazałem przed chwilą, jeżeli zaczynamy nie szanować wolności oprogramowania, nie szanować wolności użytkowników, którzy korzystają z danych programów, to zaczyna powoli się kruszyć cała reszta pozostałych wolności, tak? Prawo do prywatności w ogóle wtedy przestaje istnieć. Można na ten temat znaleźć tak na marginesie mnóstwo innych filmów na moim kanale. Tak samo zaczyna kruszyć się wolność słowa czy wolność mediów. Również wspominałem w poprzednich filmach o tym, jak Google prowadzi swoją własną cenzurę i próbuje kontrolować przepływ informacji w dzisiejszych społeczeństwach. No to jeżeli nie szanujemy tego wolnego oprogramowania, to te pozostałe wolności również zaczynają po prostu podupadać. Więc wydaje mi się, że wolne i otwarte oprogramowanie powinno być jednym z tych fundamentów trzymających nasze społeczeństwa idąc na przyszłość i powinno być równie bardzo szanowane, co pozostałe wolności, które powinny być w tych społeczeństwach fundamentalne. Bo jeżeli nie będziemy tej wolności szanować, to cała reszta zacznie się po prostu kruszyć coraz bardziej wraz z postępem technologicznym. To jest wszystko. Odpowiadam na pytania w komentarzach, więc zachęcam do pisania ich tam jak najwięcej, jeżeli macie dowolne, a jeżeli chcecie się ze mną bezpośrednio skontaktować, zapraszam na janiłowski.pl. Dzięki za wysłuchanie. Cześć.